Na naszej starej, dobrej ziemi woda jest dosłownie wszędzie. Nie tylko w oceanach i morzach, ale także w atmosferze, w glebie, a nawet w nas samych. Pokrywa aż 71% powierzchni naszej planety. Wygląda na to, że powinniśmy nazywać ją woda, a nie ziemia. Ale co by się stało, gdyby woda i ziemia były rozmieszczone równomiernie? Gdyby połowa planety stała się lądem, a druga połowa była wodą? Przekonajmy się. Przede wszystkim ustalmy, co rozumiemy przez równo. Mimo tego, o czym mówiliśmy, w rzeczywistości na naszej planecie nie ma tak dużo wody. Gdyby zebrać wszystko w jedną gigantyczną kroplę, byłaby ona nieco większa niż USA. A cała ta ilość wody stanowiłaby zaledwie 0,02% całkowitej masy Ziemi. Okazuje się więc, że wszystkie te przerażające, niezbadane głębiny oceanów są w zasadzie niczym. A teraz wyobraźmy sobie, że zmienilibyśmy kształt Ziemi, zmieniając objętość wody i lądu. Co by się wtedy stało? Otrzymalibyśmy przerażającą oceaniczną planetę, która wyglądałaby jak jeden bezkresny ocean. Znalezienie na niej choćby kilku małych wysp byłoby mało prawdopodobne. A jeśli nawet, to pewnie byłyby to szczyty ogromnych podwodnych gór. Ten świat praktycznie nie nadawałby się do zamieszkania. Gdyby się znajdował się na jego powierzchni, nie byłbyś w stanie zobaczyć słońca ani niczego innego na niebie. Nie wiedziałbyś, jaka jest pora dnia, ani gdzie dokładnie się znajdujesz. Wszystko z powodu niesamowicie gęstej mgły i chmur. Taka pogoda stale utrzymywałaby się na planecie. Co więcej, nie wiedziałbyś nawet, gdzie kończy się mgła, a zaczyna woda. Wszystko dlatego, że wilgotność byłaby tak wysoka. Ale czy mogłoby tam istnieć życie? Może w oceanie? Niestety jest to mało prawdopodobne. Aby dostać się na dno tego oceanu, musiałbyś płynąć pionowo w dół nie przez kilka godzin, ale kilka dni. A nawet po takiej podróży nie zobaczyłbyś jeszcze dna. Oczywiście ocean nie byłby bezdenny. Dno morskie składałoby się głównie z bardzo twardego, nieprzeniknionego lodu. Ale nie takiego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Ten lód byłby dość nietypowy. Istnieją różne jego rodzaje, zwane lodem 5, lodem 6 i tak dalej. Zazwyczaj te rodzaje lodu nie są tak zimne jak zwykły i mogą nie topić się nawet w bardzo wysokich temperaturach. Nie byłoby też zbyt wiele glonów ani niczego podobnego. Ryby nie miałyby więc co jeść. Dlatego na takiej planecie raczej nie mogłoby pojawić się życie. Zwłaszcza, że musiałoby wytrzymać ciśnienie ponad 20 tysięcy ziemskich atmosfer. Nawet najbardziej przerażające potwory z rowu mariańskiego byłyby niczym w porównaniu ze stworzeniami, które można by znaleźć na tej oceanicznej planecie. Ale czy my, ludzie, moglibyśmy tam żyć? Cóż, teoretycznie tak. Byłoby to jednak niezwykle trudne. Musielibyśmy stworzyć coś w rodzaju gigantycznych podwodnych stacji. Ale nadal mielibyśmy tysiące problemów. Skąd wziąć jedzenie i inne zasoby? Jak naprawiać rzeczy? I tak dalej. Więc nie byłoby to zbyt komfortowe. Okej, teraz wiemy, że planeta oceaniczna nie brzmi zbyt dobrze. A co z inną opcją? Co by się stało, gdyby powierzchnia Ziemi składała się po połowie z lądu i wody? Aby tak się stało, musielibyśmy zmniejszyć obecną ilość wody z 71% do 50%. W takim przypadku poziom mórz spadłby o około 3 km, a 1/4 naszej planety stałaby się suchym lądem. Choć nie brzmi to jakoś szokująco, konsekwencje byłyby katastrofalne. Obecnie na Ziemi mamy 5 połączonych ze sobą oceanów. Atlantycki, Indyjski, Spokojny, Południowy i Arktyczny. Gdybyśmy jednak obniżyli poziom mórz, wszystkie te oceany po prostu by zniknęły. Zamieniłyby się w oddzielne, zamknięte zbiorniki i morza. Natomiast wszystkie kontynenty połączyłyby się w jeden gigantyczny ląd. Prawie tak, jakbyśmy zamienili ląd i wodę. Na początku wydawałoby się to całkiem fajne. Teraz można by dosłownie przemierzyć cały świat na piechotę. Zwiększyłaby się jednak również ilość lądu do przejścia. Każdy kontynent na planecie powiększyłby się. Całe to nowe terytorium byłoby w przybliżeniu równe obecnej powierzchni Azji, Europy, Afryki i Ameryki Północnej razem wziętych. Cóż, byłaby to ogromna masa niewykorzystanej przestrzeni.
ale co znaleźlibyśmy na tych nowych terytoriach? Większość z nich byłaby dość płaska. Tylko w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się głębokie oceany, zobaczylibyśmy rozległe korytarze i strome szczeliny. Kolejna rzecz. Większość zatopionych miast powróciłaby na powierzchnię. Niestety nie znaleźlibyśmy wśród nich Atlantydy, ale wciąż byłoby wiele innych fajnych miejsc. Na przykład starożytne rzymskie miasto Baje, które według legend było w zasadzie rajem na ziemi z luksusowymi willami i ogrodami. Albo Heraklion, miasto, które tysiące lat temu znalazło się pod powierzchnią morza i przez długi czas było uważane za mit. Więc tak, możemy zorganizować wycieczki do tych starożytnych miejsc. Oczywiście w takim świecie nie wszystko byłoby zabawą. Z powodu tak poważnej utraty wody prądy oceaniczne zostałyby zakłócone, a to doprowadziłoby do bardzo poważnych problemów klimatycznych. Ocean pochłania ciepło wypromieniowywane przez Słońce. Dzięki prądom morskim ciepło to jest rozprowadzane po całej Ziemi, co tworzy stabilny i przyjemny klimat. Gdyby jednak te prądy zostały zakłócone, temperatury na Ziemi stałyby się bardziej ekstremalne. Zrobiłoby się znacznie cieplej w pobliżu równika i jeszcze zimniej w okolicach bieguna północnego i południowego. Niestety lód na Antarktydzie nie uratowałby nas. Byłoby wręcz przeciwnie. Regiony wokół bieguna północnego i południowego całkowicie wyschłyby, zamieniając się w suche, zimne pustynie. Oprócz ciepła, woda pochłania również dwutlenek węgla z powietrza. A ponieważ oceany nie byłyby w stanie go wchłonąć, trujący gaz zacząłby gromadzić się w atmosferze i w końcu pokryłby całą planetę. Średnie temperatury wzrosłyby, a Ziemia zaczęłaby powoli wysychać. Wybuchałyby masowe pożary lasów. Co gorsza, nie byłoby czym gasić tych pożarów, ponieważ, jak wiadomo, deszcze nie mogą powstawać z niczego. Poziom opadów spadłby drastycznie, a to doprowadziłoby do niebezpiecznych susz. Powstałyby nowe pustynie na wszystkich kontynentach. Pomimo uzyskania tych wszystkich nowych terytoriów, jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli w jakiś sposób zbudować tam nowe miasta i miasteczka. Wiele z tych obszarów nie nadawałoby się do zamieszkania. Nie tylko dlatego, że zniknęłoby wiele lasów i roślin, ale także dlatego, że większość zwierząt migrowałoby do bardziej zielonych miejsc. W rezultacie mielibyśmy ogromne trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek pożywienia. Tak więc wszystko, co żyje na naszej planecie, rośliny, zwierzęta i ludzie, musiałoby dostosować się do nowych warunków życia. Zwierzęta musiałyby szybko ewoluować i przyzwyczaić się do ciągłego niedoboru wody. Być może z tego powodu zmniejszyłyby swoje rozmiary. Wiele z nich z powodu braku roślin do jedzenia stałoby się mięsożercami. I oczywiście musielibyśmy pożegnać się z ogromną obfitością życia morskiego. Wiele ryb zniknęłoby na zawsze. Człowiek najprawdopodobniej wykonałby duży skok ewolucyjny, ale do tyłu. Nie tylko dlatego, że stracilibyśmy wiele zasobów i przenieślibyśmy się na nowe terytoria, ale również dlatego, że stracilibyśmy dostęp do jednego z najważniejszych źródeł energii na świecie – elektrowni wodnych. Bez elektryczności wiele fabryk przestałoby działać. Stwierdzenie, że spowodowałoby to kryzys na wielką skalę dla nas wszystkich, jest niestety oczywiste. Tak więc obecny stosunek wody i ziemi na naszej planecie jest najlepszą możliwą opcją. Gdyby wody było za mało lub za dużo, konsekwencje byłyby straszne. Dlatego musimy z całych sił chronić obecną równowagę tych elementów.